Witam wszystkich, zagrajmy dalej w Fallouta 2. Zobaczmy, jaki jest stan bohaterów naszych towarzyszy. 94 na 105, 94, no powiedzmy, dobra, nieważne na ile. 82, 49, dobrze, Vika trochę podeczymy w takim razie. Dzięki. Masz 60, podleczymy go jeszcze. Page downem mogę szybciej przesuwać. Będą chyba z shiftem też się da, nie? Z shiftem? Nie da się? No ale page downem się da, także nie ma lipy. Tak samo home'em i endem przeskakiwać pomiędzy początkiem i końcem. Dobrze, tyle wystarczy. I teraz jak wejdziemy do góry, to będzie rzeźnia. Czemu się ruszył nagle? Królowa śniegu, najpiękniejsza dziewczyna w kasynie. Coś podać? Drinka? Osobisty stolik? Kim jesteś? Zarządzam tym piętrem kasyna. Jeśli czegoś potrzebujesz, to powiedz. Nieważne. Dzięki. Przepraszam za kłopot. Ojej! Szef dziury traci 39 punktów wytrzymałości. Co za pech. A ty? Zostajesz śrutem. Jeszcze raz. Muszę na chwilę usiąść. No za to zaczęła się teraz wojenka. Jezus Mordino już do mnie podchodzi. Ale chyba zaraz go koledzy zabiją. Nie wolno wchodzić do kasyna obcego gangu, bo to się to kończy cierpieniem. Nawet jakiś tutaj gracz miał swoją broń. O, właśnie zabili niewinną osobę. Wszystko przeze mnie. To jest wojna gangów po prostu, nie? Markus obrywa. Markus obrywa. Nie, Markus traci 2 punkty. Biedny Jesus Mordino umarł. Ci też chyba długo nie pożyją. Bramkarz. Ojej, Markus mocno berwał. Dobra, kogo teraz zestrzelić jako kolejnego? Tak, żeby ten Markus biedny nie ginął, nie? Może tutaj przejdziemy o 2 punkty. I tego, co? Dobra, zginął. Został oberwał śrutem i umarł. Zyskujesz 5 punktów karmy za zabicie człowieka. Dosyć ciekawe. Teraz tego. O rany, obrywa klient zamiast ciebie. A z takiej odległości to sobie mogą walić, chociaż ten mnie akurat mocno trafił. Trochę głupio, że znalazłem się w centrum uwagi, nie? Mam nadzieję, że cywile ze mną nie wywołają wojny. O nie, oni zabijają cywilów też. O, co to się dzieje najlepszego? Dlaczego sulik noża używa? Jak mam młot wspomagany. Powinien młota używać. Bramkarz ginie. Dobra, co ja teraz mam zrobić? Strzeliłem mu raz. W głowę. Mocno go to nie zabolało niestety. Może między oczy byłoby lepiej. No i trzeba się uzdrowić. Niestety. Teraz może zejdę jakoś tak z boku jeszcze trochę, co? Ojej, ktoś znowu umarł. To już wojna na skalę całej planszy tutaj chyba się odbywa w tej chwili. Gdzież ci co znajdują się poza kasynem nie walczą, nie? Klient kasyna atakuje personel kasyna. Gang Mordino atakuje personel kasyna. Nikt nie lubi personel kasyna. Widać, oszukiwali. Markus natomiast rzuca granat. Co szczęście nie zabił osoby postronnej. Pięknie. Człowiek wygląda na zdenerwowanego. Zaraz jeszcze bardziej się zdenerwuje. O. Nie? Twoja postać nie trafia. Co za pech. Może teraz. Cockshot! On nawet nie założył ochraniacza.
Chyba zginąłem. Rest in peace, chosen one. Pokazaliście się na szkielet tam pustyni leżący, nie? Piżamy ubrany. Może jakoś inaczej spróbujemy do tego podejść, co? Trochę niezbyt tak, jak chciałem. Nie wiem, kurde, może tutaj udałoby się wejść, co? Żeby uniknąć po prostu strzelaniny do osób podstronnych. Teraz jak z nim porozmawiam? Jest wojna, dobrze. Oła. Stałem przy nim blisko, więc powinien mocno brwać. Może jednak nie. Dobra, spróbujmy między oczy. O! Człowiek Mordino krytycznie obrywa w oczy, tracąc 71 punktów wytrzymałości i wzrok za sprawą oszałamiającego ciosu. Człowiek Mordino ginie. Nikogo niestety już nie jestem w stanie zabić w tej turze, ale nieważne. Teraz powinni tutaj wszyscy przyjść. A miałem Sulikowi ten nóż zabrać, żeby młotkiem walczył. Tylko, że najgorsze jest to, że moi towarzysze teraz pójdą tam i zaczną z nimi walczyć, ale mam nadzieję, że tamci jednak będą na mnie się skupiać. Oby nie. Kurde, nie ma dobrego wyjścia z tej sytuacji chyba. Markus wziął do ręki plazmę. Ojej! Markus obrywa krytycznie, tracąc 14 punktów wytrzymałości. W rezultacie ten olbrzym przez chwilę tańczy w miejscu, a potem pada jak powalone drzewo. Cudowny opis. No to nie, to trzeba stąd wyjść i trzeba walczyć, nie? Kurde. Obawiam się, że wciąż mógł być na nich za słaby. Barman. Berwą. Ten co ty mały Jesus taki mocny jest, co? Ktoś zginął. Pan w garniturze. No dobrze, to teraz tego. Więc oczy może? Nie udało się. Jeszcze raz. Zginął! Wow! Utrata oka to do niego zbyt wiele, zatem grunt usuwa mu się spod nóg. I ten strzał w oczy z tego śrutu to całkiem niezły jest. O rany, obrywa barman zamiast ciebie. To chyba dobrze, nie? Naraz biedny Jesus umarł. Przez to Markus zmarnował wszystkie swoje pozostałe ruchy. Albo i nie? Do barmana strzela? Takie nieproduktywne przecież. Teraz stoi za daleko, żeby cokolwiek komukolwiek zrobić. Że muszę się nałykać strzykawek. Na maksa. I przesuniemy się. W kierunku. Gdzie mogę maksymalnie się przesunąć? Na środek znowu, tak? Trochę słabo. Tutaj co jest, co mi blokuje, że tutaj nie mogę wejść? Markus go blokuje. Co tym przy ścianie strzela? Oszust jeden. Cholerny. Włączył cheata jakiegoś. Mogę do tego strzelać teraz? Ale słabo. Bo pewnie mnie ktoś blokuje, nie? Będzie lepiej? Dupa. Jakbym podszedł jeszcze. Dobra, spróbujemy. Dostał, ale słabo. Znowu biedni cywile zginęli. Niewinni. Sulik wywarł zemstę. Bramkarz już całe szczęście też umarł. On był chyba najgroźniejszy z nich wszystkich. Ciekawe, że w ogóle ten Tommy Gun cały jest taka potężna broń, nie? Teraz stoję w oczy i ten umarł też. Dobrze. Teraz ja się schowam jakoś tak tutaj za tym stołem może. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze jeden punkt.
Teraz sulik obrywa. Mocno dosyć. Aj! Trzeba ich natychmiast denerwować, żeby do sulika nie wali tylko do mnie, nie? Bo jak ich trafię, to oni zrezygnują z sulika i zaczną mnie atakować, także... Raz. Dobrze. Dwa. Teraz się przesunę tutaj. Wyjął nóż, bo nie miał punktów ruchu już na strzał. Do Wika strzeliła, trafił sulika. Może okej. Kolejny cfel nie żyje. Wik jest z tym karabinem snajperskim bardzo dobry, nie? Także to jest dla niego chyba najlepsza broń. Znaczy później jest jeszcze jedna dobra broń, ale to do niej dojdziemy spokojnie. Więcej się dzieci uaktywniło, niestety. Mam władzę. To jest chyba jeszcze jeden z ludzi Mordino. Musimy poczekać, aż wyjdzie, niestety. Kurde, tam jeszcze jeden jest. A żeby jeden. W imię i miłości Bożej, zostaw mnie w spokoju! Człowiek Mordino chyba zginął kolejny. Bardzo dobrze. Ale tutaj jest jeszcze dwóch w sumie. Trzeba ich załatwić. Ile masz 3 życia, Suliku? 33, może przeżyjesz. Dobra, 2 strzały. Wyjdę teraz. Suliku, czemu nie uciekniesz po prostu? No bo to jest Sulik. To jest maszyna do zabijania. Człowiek. Najgorsze jest, że nie mogę zidentyfikować tego ciecia, bo on stoi za ścianą, nie? Dobra, poczekajmy, które zobaczymy, co się stanie. Sulik zaczyna mordować niewinnych. Nie możesz przerwać walki, w pobliżu znajdują się wrogowie. Za zmiecenie swoich przeciwników otrzymujesz 2600 punktów doświadczenia. Za tych wszystkich zabitych niewinnych też. Teraz teoretycznie mógłbym się obłowić. Z tym, że pytanie, czy jest taka potrzeba zbierać już takie rzeczy w tej chwili. O, sprężynowiec. Ostrze tego małego noża jest przetrzymywane przez sprężynę. Wciśnięcie przycisku na rękojeści powoduje zwolnienie sprężyny i gwałtownie wysunięcie ostrza. Ile ruchu potrzebuje, żeby zaatakować? 3, czyli tyle samo co nożem bojowym. Chyba nie jest niestety lepszy od noża bojowego. Właśnie, odłóż swój nóż bojowy. Nie. Chowaj broń. Masz ten młotek, czas go używać. Zacząć. Teraz jak poproszę go, żeby wziął najlepszą broń, co zrobi? Tutaj to się robi, tak? Zapomniałem. Pistolet maszynowy wziął. Może być, w sumie. Okej. Teraz pytanie, gdzie ci wszyscy martwi ludzie leżą. To jest Jesus Mordino, który ma specjalny nóż. No, mały Jesus. Zaraz przeczytamy ten opis. Małego Jesusa. Miał też kurtkę skórzaną, bojową. Ta wzmocniona skórzana kurtka różni się od zwykłej posiadaniem 2 rękawów. Każe kto od ciebie oberwie, na pewno się zorientuje, że masz gust. Ech. Ciekawe, że jakaś nowa grafika w ogóle jest z tego, co? Miałem taką w ogóle kurtkę? Chyba wygląda jak zwykła ten. No nie zmienia postaci, grafiki postaci, więc nie różni się od tego, co było w podstawce. A w podstawce grafika taka sama była dla obu tych pancerzy, nie? To dość wyraźnie wyglądające ostrze należało do małego Jesusa Mordino.
Powierzchnia jest poznaczona wieloma zaterpieniami i odszczepana w kilku miejscach. Sama powierzchnia tnąca jest ostra, jest jednak ostra niczym brzytwa na ręku, jeśli ktoś wyrzeźbił dodatkowy napis Mały Jesus. Zobaczmy, lepszy jest ten nóż? No, lepszy, nie, lepszy, lepszy, lepszy. Dobrze, może jednak Solik się będzie posługiwał tym nożem, co? To taki mały Jesus Mordino. Grabienie kolejnych trupów. Pieniądze przyjmę, jak najbardziej. Ta w sumie jest niewarty nic w sklepie, także nie ma sensu tego nawet zbierać. Tutaj klient miał dużo też pieniędzy na sobie. W miarę, oczywiście. Wszyscy pozabijani, wszyscy mieli jet. A to jeszcze nie koniec. Przecież nie tylko kasyno trzeba zabić, ale też trzeba zabić wszystkich w tych stajniach, nie? Okej, okay, teraz ten miał Thompsona. Weźmiemy tego Thompsona. I wszystko. Zobaczmy w ogóle, jak on działa. 3 do 20 i pewnie ten najlepszy jest, jak walnie się serią z niego. Może przy okazji wypróbujemy go na piętrze, co? Zobaczymy, ile jest wart. A jeszcze w sumie chyba trupów wszystkich nie przeszukałem, nie? Tutaj leży martwy człowiek. Tutaj leży obok drugi martwy człowiek. Tego przeszukałem? Tak. Tutaj jest chyba jeszcze dealer narkotyków. To nie jest człowiek Mordino, także nie trzeba go zabijać. Tutaj chyba jeszcze leży, nie? Trup. Teraz mogę wreszcie też szafkę przeszukać. Woda i pizza zepsuta. Potrafię się dostać, potrafię. W biurku nie ma nic z kolei. A tutaj w tych regałach z książkami teoretycznie? Piwo, woda, śmieci same. Zaostrzony pal. Taki, co dzikusy używają, tak? Wejdźmy na górę. Denerwuje się pan. Zresztą popełniłem błąd, bo nie widzi, nie zauważyłem go. Tutaj stoi przecież, tak? Perstem go! Ojej, Markus oberwał. To było bardzo głupie. I bardzo słaba jest ta broń, tak nawiasem mówiąc, także nie będzie z niej korzystać. Nie zabiła go nawet, nie? Nie chciałem tego opuszczać. Proszę to podnieść. Jednak to jest najlepsze. Proszę bardzo. Człowiek Mordino ginie. Do tego to powinno być bezgłośne, także oni nie powinni się zorientować, że zginą, nie? No serio, dźgnął go nożem. Takiego wielkiego pulasa nożem. A chyba zrobię teraz oszustwo, ponieważ oni się tutaj bardziej tak ustawili. A moi trochę pobiegli. Gin, gówno jadzie. Jeden zginął też przy okazji. Dobrze. Ciekawe, czy mi się uda w ogóle skorzystać z tych schodów teraz. Nie udało się. Masz za mało punktów akcji. Wszyscy zignorowali. To jest Sulik chyba, nie? Czy nie? Markus zginął. Dobrze, nieważne. Nie, Sulik tutaj stoi. Ale sobie nie pozwolę na śmierć Markusa. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Piasko. Teraz jest rozbudowany, jest, dobrze. Wejdźmy na górę. W oczko. Proszę umrzeć. Nie udało się? Jeszcze raz. W ogóle się nie udało nic.
Może tym razem moje nie pobiegną jak jacyś idioci. Czemu musiałeś Steampaka zmarnować na siebie? Markus oberwie, niestety. Markus znowu oberwie. Ale człowiek Mordino oberwie bardziej niż Markus. Teraz spróbujemy się po schodach tutaj opuścić na dół. Zagramy taktycznie. Odnosi zwycięstwo uciekając. Podleczmy Markusa przy okazji, co? Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ile masz teraz? 99, już masz dużo. Ty masz 46, to jeszcze trzeba ciebie podleczyć. Raz, dwa, trzy. Teraz masz ile? 89, a ty Wiku? Ty masz tylko 15. Trzeba dbać o członków drużyny, niestety. Pochłaniają strzykawki. No już mnie stać na te strzykawki na tyle, że jak jeżeli tylko jakiś sklep napotkam ze strzykawkami, to sobie ich wykupię bardzo dużo. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Tego od razu można ograbić. Ojej, tutaj stoi Pulas, nawet nie wiedziałem. Długo nie postoi, mam nadzieję. Jeszcze raz. Drugi używa Steampaka, znaczy marnuje Steampaka, tak? Którego ja mogłem wziąć przecież od niego. Ten chyba spłonie, tak? Rozpuścił się. Liczyłem na to. Teraz kolejny. Podejdziemy może trochę. Podejdziemy może uda się na tyle podejść, żeby blokować jakby tutaj przejście towarzyszom. Chociaż w sumie nie wiem, bo ten w sumie dziad blokuje, nie? I on zginął. Teraz podejdę jeszcze jedno pole. Tak, i oni już tam nie wejdą do środka, nie? I o to chodziło w ogóle. Teraz można eliminować wszystkich tych, którzy podeszli tutaj. To bardzo dobrze. O to chodziło. Dokładnie o to chodziło. Kolejny się rozpuścił. Tracił równowagę, tak? No, jak się rozpuścił, to nic dziwnego. Tego jakoś ciężko trafić z jakiegoś powodu. Tego też. Dziwne. A tylko łatwiej z kolei. Dobra, to masz jaja, nie? Będziesz leżeć. I teraz ty też. Ty nie leżysz. Jęczy w agonii. Stracił punkt ruchu, więc musi użyć noża. Położy mnie na ziemię, ojej. To niedobrze, bo wtedy oni mają większą szansę mnie trafić, nie? Wywaliłby mnie całą serię, ale nie otrzymałem wrażeń żadnych, nie? To jest ciekawe. Będę miał obniżoną teraz liczbę punktów akcji, co już szczęście niedużo. To kolejnego w koka, nie? Kokshot. Człowiek Mordino krytycznie obrywa w pachwinę. Cierpienie jest dla niego nie do zniesienia, to też po chwili osuwa się w długiej jak szmaciana lalka. No, 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 wypłata. Zabił kolegę. Brawo. Pogratulować trzeba. Teraz tego, co? Nie, Wik dostał. Jeszcze raz. No, teraz lepiej. Dobra jest ta broń. Nie wiem, czy jest nieprzegięta. Kolejny umarł. Ten dostał z piąchy. Takiego Pulasa z piąchy to musi boleć, nie? Dobra, w łeb. Ojej. Dobra, w oczy. What a shame. Markus mocno brawo teraz. Ale ten koleś dostał zemstę. Od tylca. Teraz podejdę. I w oczy. Ała. Za to zgniotę twoje oczy jak dojrzałe winogrona. Co za groźba.
I nie kłamał w sumie. Prawie mu wyszło. Ale został ukarany. W międzyczasie jedzenia szykawek możecie napić herbaty. Dobrze, tura. Poczekamy, ich podejdą. Biedny Jesus Mordino chyba zaraz oberwie krytycznie. Sulik się trochę wtrącił tutaj, blokując. Duży Jesus Mordino krytycznie obrywa w oczy. Jeszcze ten idiota też. Nie! Brywa Sulik. Będzie pięścią bił? Nie. Sulik nie obrywa. Znaczy obrywa, ale nie otrzymuje obrażeń, tak? Jeszcze raz. Kurde! Come on! Co to ma być? No to tego głupka w takim razie trzeba zabić. No nie, nie, nie. Sulik musi się przesunąć, żeby inni mogli ci pomóc. Dobrze, po Mordino. A tutaj nie trafiłem tym razem. Jak widać, za niski mam jednak skill posługiwania się trochę tą bronią palną, ponieważ nie trafiam zbyt często. Ale zwykły strzał załatwił robotę. No, dobra, co tam mieliście, panie? Chciałbym Jesusa przede wszystkim obejrzeć. Uda się go wychwycić w ogóle tutaj? Nie, no nie, tak nie miało być. Człowiek Mordino. Człowiek Mordino. Gdzie duży Jesus Mordino? Wyjdźcie stąd może, co? Bo przeszkadzacie. Tak w ogóle to chyba trzeba zapisać, bo po takie walce, nie? O, karty! Talia kart! Zwykła talia kart do gry! A po co mi to? Może te karty są znaczone. Tutaj leży Jesus. No miał lub parę. Tą drogą taką całkiem, także wezmę ją. Teraz możemy też przeszukać jego pokój. Kondony miał tutaj. Miał też zwykłą luparę. Nie obrzyna, tylko tę z długimi lufami, nie? Tutaj alkohole są różne. A to jest zamknięte. O! A w środku jest... No, dwie strzykawki, granat, naboje. Rewolwer Magnum. Biorąc pod uwagę, że jest to najpotężniejsza broń ręczna tego świata i może z łatwością ostrzelić ci głowę, musisz zadać sobie jedno pytanie. Czy masz dzisiaj szczęście? Jak brzmi odpowiedź, śmieciu? Tak, Clint Eastwood. O, ta broń chyba jest na taką samą amunicję, co ten, co Tommy Gun. Ale nie jest mocniejsza niż BB Gun. Ani HNK. Nie? Też nie jest mocniejsza. Dobra, co tu jeszcze mają ci panowie? Ten jest jeden zmielony. O, tutaj jeszcze coś jest. I tutaj jeszcze coś jest. I jeszcze? Nie. Tutaj jeszcze umierali, nie? Dawaj. Ty też. Pokaż, co masz. No jeszcze te regały zostały, ale wątpię, żebym coś tutaj znalazł. Może jednak zapalniczka pieprzyć tą i amunicję tą też pieprzyć. Tutaj. To talia znaczonych kart. Każda karta tej talii to dama kier. Granie tymi kartami musi dostarczać niezapomnianych wrażeń. Ciekawe, czy można to gdzieś wykorzystać, bo w sumie nie pamiętam. Może przy tych stołach, co? Kasynie. Tylko, że teraz w każdym kasynie będzie wojna, jak to wejdę, nie? Tu gdzie są ludzie, to podejrzewam, że kraść nie można, także nie będę tam wchodził nawet. Ci zostali oszczędzeni. No dobrze. Akurat udało się dobić do 30 minuty tego filmu. Została nam jeszcze...
ogóle dostaliśmy coś tutaj? Hiena cmentarna. Ciekawe, czy to wpływa jakoś negatywnie na relacje z niektórymi ludźmi. No dobrze, także tutaj żeśmy załatwili wszystkich, jeszcze została nam ta cała stajnia, nie? Do załatwienia, którą zrobimy w następnym odcinku.